Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Dzisiaj nie inaczej, jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. No i przy takiej pogodzie myślę, że jest to ostatni gwizdek, żebyście kupili coś fajnego, żeby ten sezon jeszcze wykorzystać. No i jeżeli nie macie prawa jazdy na motocykle i dopiero zaczynacie przygodę, macie prawko na samochód od 3 lat, bądź zdaliście prawko na 1, no to na pewno na start przyda Wam się motocykl, który nie będzie sprawiał żadnego kłopotu, jednocześnie będzie bardzo wygodny i zręczny. No i teraz słuchajcie, jeżeli polujecie na jakiegoś Nakeda i pewnie gdzieś tam w zamysłach była jakaś Yamaha MT-125, no to ja zachęcam Was teraz, żeby porównać sobie ten motocykl z Hondą CB125R, czyli motocykl klasy Naked ze stajni Hondy. Myślę, że bardzo fajna jest ta alternatywa właśnie chociażby dla Yamaha MT, bo można już mieć, że tak powiem, w tej samej cenie coś młodszego, coś co naprawdę nie odstaje i coś co moim zdaniem jest jednym z lepszych motocykli właśnie na profesję kategorii B bądź A1. No więc jeżeli coś takiego może trafić w Wasze gusta, to usiądźcie sobie wygodnie. Ja zapraszam Was na krótką prezentację właśnie z tą Hondą CB125R w roli. Sami Honda CB125R. No i tutaj te 125 wcale nie są myłkowo, bo zobaczcie, mimo że motocykl wygląda naprawdę jak coś większego, no to 125 pojemności naprawdę nie zdradza się moim zdaniem w ogóle. Tym bardziej, że model, który widzicie, to jest motocykl z rocznika 2021, ale co ciekawe, nawet jeżeli dziś pojedziecie do salonu Hondy, to dostaniecie dokładnie tak samo wyglądający model, czyli one się nie doczekały żadnego jakiegoś takiego liftu, żeby tu się coś nie wiadomo jak zmieniło, więc faktycznie no, to jest myślę, że fajna opcja, a druga opcja jest fajna taka, że image tego motocykla, w ogóle cały styl i design jest bardzo, ale to bardzo zbliżony do motocykli większych, bo CB 300 wygląda praktycznie identycznie. CB 650 wygląda, uwierzcie mi, naprawdę bardzo podobnie. Tutaj no, oczywiście piec większy w ramie, ale nawet te 600 od Hondy, jeżeli mówimy o Nakedach, wyglądają bardzo, ale to bardzo zbliżone. Więc samo zawieszenie, sama ta przednia, cała czacha zintegrowana z lampą, przedni błotnik, te tutaj plastiki z boku czy zbiornik, one są bardzo, ale to bardzo zbliżone właśnie do tych motocykli pojemnościowo większych. No i wbrew pozorom to jest kawał motocykla. Jeżeli chodzi o takie jakieś gabaryty normalne, no to tutaj siada dorosły chłop i wygląda na tym jak na motocyklu, więc wcale to nie jest jakiś tam, nie wiem, mały pierdek, żeby to się kojarzyło z 125, tylko naprawdę myślę, że robota jest zrobiona dobrze i ten motocykl zdecydowanie jest zrobiony też tak, żeby jak najbardziej przypominał po prostu motocykl jakiś większy. Więc tutaj całe to miejsce, gdzie wychodzi kolektor z głowicy, jest tak zbudowane, że nie widać, czy to jest tłumik 1 czy 2. Fajny, zintegrowany, tak jakby wkomponowany w całą bryłę motocykla układ wydechowy, więc fajnie to wygląda. No, grube, straszne zawieszenie w upside downie, więc to też na pewno duża zasługa. No i przede wszystkim to jest motocykl, który już jest naprawdę dobrze wyposażony technicznie, bym powiedział technologicznie, bo oczywiście motocykl zasilany wtryskiem, ale silnik, myślę, że to też jest bardzo fajna informacja, bo silnik jest bardzo podobny do Hond CBR 125, które już wychodzą od 2003 roku, potem doczekały się wtrysków po 2012. No i tutaj już w Hondach CB ten silnik jest zdecydowanie troszeczkę jeszcze udoskonalony, a uważam, że to już była bardzo dobra jednostka. No i na dzień dzisiejszy spalanie w okolicach 2 litrów na 100 km z tego silnika i to wcale nie są jakieś przelewki, on naprawdę tyle może palić. Przy niecałym litrze oleju pojemności, przy 15 koniach mocy, czyli maksymalnej mocy, jaką możemy jeździć na profesję kategorii B bądź A1, no to już powiem Wam szczerze, robi to robotę i można już się fajnie zaskoczyć. Te pierwsze 2-3 biegi są naprawdę dobre. Tym bardziej, że na pokładzie, w standardzie, układ ABS na oba koła, zaawansowany już całkiem licznik, który pokazuje nam nawet biegi w serii, coś czego w MT-kach, że tak powiem, no, do 19 roku nie było, a tutaj w Hondzie CB, zobaczcie, normalnie licznik biegów mamy, więc to też myślę, że duży plus. No i też bardzo duża kultura pracy tego silnika. Moim zdaniem te silniki są jeszcze lepiej zrobione niż te silniki Yamahy. Tutaj po zapaleniu jest taki bardzo miły dla ucha dźwięk. Przy tych Yamahach, no tam rzeczywiście konstruktorzy coś tam kombinowali w tych najnowszych Hondach, żeby to trochę fajniej pracowało, ale wciąż myślę, że Honda tutaj stoi, przoduje, że tak powiem, pod względem kultury pracy tego silnika i to już jest naprawdę bardzo fajnie. No ale dobra, no myślę, że w Hondzie CB tyle. Zresztą możecie sobie śmiało zagłębić się w internecie odnośnie samych danych technicznych, takich suchych, no ale ja Wam powiem coś o egzemplarzu, który stoi przede mną, no bo to też na pewno
Was interesuje, skoro trafiliście na ten filmik. Słuchajcie, dla tych, którzy nas nie znają, Moto RW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę staramy się mieć dla Was motocykle, które są naprawdę z wyższej półki. Nie mówię tutaj, że z wyższej półki, że one muszą być, że tak powiem, najdroższe modele i tak dalej. Chodzi o to, że z danego modelu to faktycznie będzie jedna z droższych Honda CB125R, ale przynajmniej taka, do której nie będziecie mieli się do czego doczepić. Zapraszam Was tradycyjnie do nas, do Żardowa. Jaśminowa 20, wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli przysiąść się, przymierzyć, przejechać, potwierdzić sobie też to, co Wam zaraz powiem, więc naprawdę śmiało wbidajcie, ale no my też mamy taką już teraz, że tak powiem, politykę sprzedaży, że bardzo dużo ludzi kupuje od nas na motocykle zdalnie na telefon, a właściwie zamawia sobie godziny takiego motocykla pod swoim domem, bo tak też można, zaraz o tym opowiem, no więc jeżeli mamy jechać czasem nawet na koniec Polski po to, żeby się za motocykl wstydzić, to absolutnie tak to nie może działać. No i na dzień dzisiejszy mamy już tak fajne motocykle, że nawet jak pojedziemy z takim motocyklem od nas, spod Warszawy, gdzieś, nie wiem, do Kołobrzegu, no to jesteśmy pewni, że przyjeżdżamy do Was po dom i Wam się ten motocykl po prostu podoba, bo doczepić się do czego praktycznie nie ma. Więc pierwsza rzecz, motocykl jest całkowicie bezwypadkowy i my to napiszemy Wam na fakturze, jesteśmy tego 100% pewni. Tym bardziej, że słuchajcie, motocykl, co za tym idzie, jest cały w oryginale, ci wszystkie kolorowe elementy, łącznie z naklejkami, są fabryczne nowości, więc czy te boczne kantki czy zbiornik jest oryginalny, oryginalne naklejki, oryginalny przedni błotnik, tutaj kapka też wszystko seria, no i to, że jest seryjne, to jest raz, a dwa, jest ładne, czyli nie jest taki zdezelowany, poobcierany, potargany, naprawdę jest, bym powiedział, bardzo ładny, bardzo taki dziewiczy, bym powiedział, tutaj gdzieś może jakaś taka malutka kropka pod CB125R, ale bardzo symboliczne, tutaj gdzieś tam, nie wiem, lusterka, ciężarki, klamki, wszystko ładne, lampa ładna, błotnik nawet ma oryginalną naklejkę od dealera niemieckiego, który sobie tutaj nakleił. Po lewej stronie plastik, żadnego przytarcia, ciężarek, klamka, lusterko, nic. Zbiornik, gdzieś tam tu może jakaś taka drobna kropka, ale to są takie, bym powiedział, naprawdę już detale, bo całokształt, wierzcie mi, że jest super. Te takie odbojniki na ciężarkach, na silniku, żadnych nietypowych uszczelek, wszystko fabryczne. No i oczywiście motocykl prosty, bezpieczny, już nawet nie mówię o tym, że rama zawieszenia jest proste, bo to u nas jest standardem, my to bardzo mocno weryfikujemy. Przejeżdżamy się motocyklem, puszczamy kierownicę i jest tutaj tak, jak powinno być. No więc generalnie to jest po prostu taki dziewiczy, fajny motocykl. No tym bardziej, słuchajcie, no 2021 rok, no to ten motocykl ma raptem no 3 lata i tak też wygląda. Jakby po prostu był świeży, 3-letnim motorkiem. Tym bardziej, słuchajcie, przekręcam kluczyk i macie tutaj przebiegu 7185. No to moim zdaniem na 3 lata, no to bardzo taki normalny przebieg. Chociaż już na pewno są takie, które mają powyżej 15 tysięcy, są takie, co mają mniej. Ale 7 tysięcy na 3 lata, myślę, że to jest, nie wiem, 2 z groszem rocznie, świat i ludzie. Ale to też jest ważne, to jest przebieg 100% oryginalny, napiszemy to na fakturze, jesteśmy tego 100% pewni, nie ma, że jest inaczej. Dodatkowo mamy jakieś tam parę fajnych kwitów z ostatnich przeglądów. Mamy taką kartkę z końca zeszłego sezonu, gdzie motocykl miał wtedy, gdzie tutaj mamy ten przebieg 6491 km od nowości, więc to też fajnie, że taka kartka do motocykla jest, to też jest jakieś potwierdzenie. Oczywiście jakieś tam instrukcje obsługi, homologacja, to też jest ważne. Mamy taką kartkę, taki wyciąg z taśmy produkcyjnej. To nam mówi, że ten motocykl został wyprodukowany, dokładnie zjechał z taśmy produkcyjnej 25 maja 2021 roku, czyli to będzie 2021 w 21, a nie jakiś tam, nie, 2021. A pierwsza rejestracja była już miesiąc później, w czerwcu, więc to też wszystko fajnie, fajnie się, że tak powiem, gra. No i słuchajcie, to co jest ważne, to że my do motocykla dajemy taką naszą książkę serwisową. I tu będziecie mieli wpisany serwis olejowy, jaki wykonaliśmy. Mamy takie podejście, że każdy motocykl przygotowujemy do takiego stopnia, żebyście wy, kupując go od nas, już nie musieli robić przy nim nic. No i tak też było w tym przypadku. My zrobiliśmy tutaj serwis olejowy, no bo naszym zdaniem tylko tyle zrobić przy motocyklu trzeba było. Macie teraz zalanego nowy olej Motula. Reszta podzespołów jest w świetnym stanie, opona przód, tył, no po 7000, no to zdecydowanie hen daleko do wymiany. Jeszcze nawet wewnątrz bieżnika są takie paski, widać. Tarcza przód, tył, klocki przód, tył, napędy, zawieszenie, no to wszystko gra w tym motocyklu tak jak przy 7000, czyli praktycznie jak przy nowym motocyklu. No więc szczerze, może dla niektórych brzmi, jakbym naprawdę zachwalał, nie wiadomo jak, ale ładne motocykle trzeba chwalić, uchodzę z takiego założenia, że trzeba je trochę wyróżnić spośród tych tłumów wszystkich, które też są ładne, niewątpliwie, ale no w internecie prawda jest taka, że brzydkich nie ma, wszystkie są piękne po serwisie, a potem jak się przyjeżdża na miejsce, to wychodzą kwiatki. Ten jest taki motocykl, gdzie tu przyjeżdżacie i nie ma, że tak powiem, wstydu. My też się za to
ten motocykl wstydzić nie będziemy. Wracając do tego transportu, słuchajcie, faktycznie my dowiedziemy Wam ten motocykl na oględziny pod Wasz dom. Możecie do nas zadzwonić albo nawet napisać SMS-a, napisać skąd jesteście. My Wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to Wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu takiej maszyny. My do Was przyjeżdżamy, motocykl Wam się podoba i dopiero wtedy płacicie za motocykl. Więc myślę, że to jest taka całkiem uczciwa opcja w obie strony. Gorąco do niej zachęcam i zapraszam. Motocykl też możecie kupić na raty, więc znowu, jeżeli macie chęci, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwońcie, pytajcie, przekierujemy Was dalej. No i co? Przekręcam kluczyk. Kluczyk oczywiście dwa. Klikam zapłon. To też jest mega fajne. Znaczy, pomijam tą pracę silnika, która naprawdę myślę, że jest super. I tak naprawdę dojrzale to brzmi, ale też Honda CB128 ma LED-owe światła w serii całe, czyli i kierunkowskazy, i świat, i przednia lampa, i tylne kierunkowskazy, tylna lampa, to wszystko jest już w standardowym LED-zie. Zobaczcie, jak fajnie się odcina przednia lampa na horyzoncie, więc to też fajnie i bardzo mocna jest ta struga światła. No i to, co też jest ciekawe, wszyscy o to pytacie, te kierunkowskazy świecą się jako światła pozycyjne w serii, to nie jest jakaś tam żadna wersja amerykańska, normalnie w Europie takie te światła fabrycznie są, ale myślę, że to też troszeczkę podbija bezpieczeństwo takiego kierującego motocyklem, więc fajnie to wygląda. Oczywiście przy rzuceniu kierunkowskazu nam ten kierunek mryga, więc tutaj nie da się, że tak powiem, z tym pomylić. No ale sama lampa też myślę, że wygląda rewelacyjnie. No i ten dźwięk, powiem Wam szczerze, no wstydu nie ma, no naprawdę jest klasa. Więc zapraszam Was serdecznie. Jestem pewien, że niedługo się usłyszymy, może nawet zobaczymy. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!